ale z tego kurs. Ja robię w ten sposób, że dwa razy dziennie karmię gołębie, to przy jednym karmieniu namieszam to z warzywami, a drugie karmienie czyste zboże, co czyste suche zboże. Pamiętać te pamiętać też, żeby krypy na noc zbierać i zawiesić gdzieś na jakimś gwoździu, haku, pod dachem, na powietrzu, żeby krypa zawsze wyschła, co wyschła, bo tu są warzywa, jak jest ta mikstura kulbackiego, jak są czosnek, cebula i tak dalej, miód i te inne rzeczy, które znacie, te mikstury już też z filmów, to robią krypę czasami wilgotną, jak zrobicie za ten. I żeby tam nie robiły się jakieś grzyby w krypie, to należy codziennie na wieczór wysypać resztę zboża, wyczyścić krypę i powiesić na haku, żeby przez noc wyschła, wysuszona. Nie zostawiać na noc krypy. Aby es ist wichtig, das Futter zu entfernen und die Krippe irgendwo in sonnige Stelle hinlegen, damit die ein bisschen trocknet, weil das Gemüse ist nass und damit sich keine Pilze und Bakterien dort entwickeln. No i myślę, że każdy z was wie, że przy każdym gołębniku, do każdego gołębnika, do każdego przedziału musi być dwa pojemniki z wodą. Jeden stoi w gołębniku do picia, a drugi na jakimś kołku na słońcu zawieszony na zewnątrz i wysycha. I przy każdym karmieniu, jak karmimy dwa razy dziennie zmieniamy wodę i za każdym razem bierzemy ten suchy z tego kołka, tak nazwać, ten pojnik i do niego dajemy wodę, a starą zabieramy, opłukamy i na ten kołek. Raz w tygodniu myjemy płynem te pojemniki. Wichtig ist auch Wasser bei jeder Fütterung zu wechseln, damit sich keine Bakterien entwickeln. Und verschiedene Behälter zu benutzen, zum Beispiel drei Stück, eine morgens, eine mittags und eine abends. Und dann immer ein Wechsel. Minimum zwei Stück. Aber Minimum zwei und immer in der Sonne trocknen lassen. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig ist das. Und diese Krippe auch in Sonne irgendwo hinstellen. Und abends immer Futter entfernen, da darf kein Futter liegen lassen. Wszystko zabrać, nie? Ja. To by było tyle. I zobaczycie, że zmieni się wam wszystko w hodowli, że... Probiert mal diese Methode, a über ein Jahr lang, ihr wird sehen, wie viel Geld ihr spart und an den chemischen Sachen braucht ihr nicht mehr kaufen, dieses Zeug. Nawet niektórzy sklepikarze, co mnie brzydko mówią, znani sklepikarze... Auch Händler machen unsere Methode und lachen über die anderen, weil das die... Mówią, że przyjdzie hodowca, kupi worek mieszanki i... W domu kupi jeszcze od rolnika worek pszenicy, worek jęczmienia, to wszystko rozcięczy, rozmiesza, bo to droga hodowla jest, ale z tej półki, gdzie ma te różne rzeczy, to dla gołębi tak zwane super złote środki i tak zwane jakieś tam lekarstwa i tak dalej, to na to wywali całą kasę. Mein Vater sagt, der Züchter spart am falschen Ende, der kauft ein billiges Futter vom Bauer, mischt das mit irgendeinem durchschnittlichen Futter und aber für Medikamente und für irgendwelche chemischen Sachen gibt er ganz viel Geld aus und das ist nicht der Sinn der Sache. Niektórzy hodowcy śmieją się i czy śmiali się i mówili z kolegi, który ze mną był w kontakcie, na przykład z takich kolegów, że powyrywał ściany, zerwał podłogę, dał tam ruszta albo siatkę na ścianie, dał siatkę. To śmieją się z nich, o chłopie, w zimę będzie im zimno i tak dalej. Ale jak widzą, jakie mają wyniki, jakie mają zdrowe gołębie i widzą, że nie muszą kupować tych rzeczy z tych półek drogich, to dzisiaj zmieniają zdanie i robią to samo. Früher haben Züchter gelacht über unsere Bekannten, die machen unsere Methoden und haben keinen Taumelschlag, sondern nur offene Volieren mit Rost, alles vorne offen, Richtung Sonne. Und jetzt machen die das Gleiche und gehen den gleichen Weg. Zum Beispiel ein Züchter, der kann nicht laufen, hat kaputte Beine und macht unsere Methode und hat ein paar Tauben von uns geschenkt gekriegt und macht erste Meister in ganz Warszawa, in ganze Hauptstadt von Polen, im ganzen Kreis. Warszawa. Mówimy też, jeden hodowca na przykład ze Piasecznej jest na wózku, parę gołębi od nas dostał w prezencie i naszą metodę w ten sposób,
mimo że nie może młody gołębi wywozić, a to jest bardzo ważne przy treningi tych. Und er arbeitet noch. I jeszcze musi on pracować, co pracować, bo ma dzieci małe, młodeż i tak dalej. To robiąc naszą metodę i nasze gołębie, bo młode po naszych gołębiach, mimo że nie umiał tego wywozić, to na tych pierwszych krótkich lotach nie za bardzo, ale potem przyszły dłuższe loty, gdzie już on te gołębie wiedziały, o co chodzi, bo bez treningu to ino w kabinie się nauczyły, to potem miał 3 razy pierwszy konkurs i nie wiem, jakie tam się to liczy, jakie loty się liczą, może akurat te ostatnie, to zajął pierwsze miejsce w okręgu. Am Endflug machte 3-mal erste Konkurs und alle 3 sind Nachzucht von unseren Originalen. 3-mal sind zusammengekommen und zusammen erste Konkurs. I tam też ma hodowca gołębie u niego, z jego oddziału od mistrza Niemiec kilkakrotnego i nie ten tymi gołębiami zrobił mistrza okręgu Warszawa, tylko ten na tym wózku naszymi gołębiami i naszymi metodami. To są auch Züchter, die haben Tauben von deutschen Meister und nicht diese sind Meister geworden, sondern ein Züchter, der hat unsere Tauben und mit unseren Tauben ist er Meister geworden. I na rolsztule. Und ja, das ist noch auf dem Rollstuhl, das ist auch. Młode, niewywożone nic. Pierwsze, der kann nicht trainieren, der pierwsze loty, to wiadomo, krótkie to gołębie, dopóki pokapowali, o co chodzi, ale już później to było pod jego dyktando. Am Anfang hat er ein bisschen schwächer, weil er liegt vorne und die Flüge waren nur bis 70 oder 80 Kilometer, ersten zwei Flüge. Mówimy o tym, bo tego hodowcy nie stać zapłacić do gazety na ogłoszenia i tak dalej, a właśnie się ogłasza ten z jego oddziału, co ma gołębie od mistrza Niemiec, a przegrał z nim, co przegrał z nimi w okręgu Warszawa jest ten pan na tym wózku. Za co, pozdrawiamy go i gratulujemy. Co gratulujemy. Teraz jadę z tym do ogrodu, wymieszam to ze zbożem. I tak jest przynajmniej co drugi dzień. A już jesienią to jest bardzo super, potem gołębie są w piórach. Niemożliwie. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Zapraszam na naszą stronę i tam mamy filmów pewno około 150, jest na co popatrzeć. A nasz przyjaciel jest, es gibt noch eine schöne Geschichte dazu. Unser Freund, der hat unsere Tauben in Schweden, der hat auch diese Sachen gemacht. Und da kamen zu seinem Sohn Leute zum Besuch. Und die haben sich was Butterbrot gemacht, was zu essen gemacht und sahen diese Schüsseln mit dem Gemüse. Was ist das? Und fangen an, das zu essen. Und der kommt und will da seinen Tauben mischen. Und die haben das alles aufgegessen. Przemek tu mówił po niemiecku do hodowców, co rozumiał po niemiecku, że nasz przyjaciel ze Szwecji, co kupił od nas gołębie, co wiecie ze filmu, zrobił taką miskę warzyw dla tych swoich gołębi, postawił ją. Poszedł coś tam dzieci, zrobić. Coś tam zrobić na podwórku. Dzieci jego miały odwiedziny innych dzieci szwedzkich w mieszkaniu i posmakowali to i wrąbali mu to miskę tych warzyw. Ja sam próbowałem, jak wezmę sobie czyste, to sobie zawsze zrobię miskę też małą i to zjem. To bardzo dobrze smakuje, bo to jest dużo warzyw i dużo, to tak by było dużo przypraw. To by było tyle. Do usłyszenia.